dobry, witam Was na kolejnym spacerze z cyklu Gdańskie Miniatury. Gdańskie Miniatury są organizowane przez Instytut Kultury Miejskiej i to już jest któryś rok z rzędu, kiedy prowadzi Instytut Kultury Miejskiej ten program. Zaczynaliśmy legendami gdańskimi, potem były kościoły, były kobiety gdańskie, były bitwy i walki, były style architektoniczne, a w tym roku mówimy sobie o gdańskich uliczkach. Uliczkach i o tym, co się na nich znajdowało. Dzięki temu, że spacery dofinansowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, większa liczba osób może wziąć udział w tych spacerach. Dostaliście mapki, na których oprócz mapki przedstawionej rysunkowo, po lewej stronie znajdują się pytania. Pytania, na które odpowiadacie, po czym całą klasą wysyłacie odpowiedzi na specjalnym formularzu na adres Instytutu Kultury Miejskiej. Na ich stronie jest ten formularz. No i raz na semestr są przyznawane bilety do kina, do teatru, miniatura, do Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, do Jump City, do akwarium, także warto odpowiadać na pytania. No i na przykład my spotkaliśmy się na uliczce o nazwie Mniszki. Jak myślicie, od czego ta nazwa? Mniszek. Od mniszek, tak? Mniszek. Co to jest mniszka? Mniszka to jest zakonnica, tak? Czyli jakaś osoba duchowna. Tutaj mieszkały mniszki, a mianowicie tutaj niedaleko był zakon sióstr Brygidek i braci Brygidianów. No i stąd nazwa Mniszka. Ta ulica nosi nazwę Stolarska, tak? Stolarska, no bo pewnie tutaj byli kiedyś jacyś stolarze, tak? Także nazwy dawnych ulic biorą się od tego, co się na nich działo. My natomiast dzisiaj skoncentrujemy się wokół tego, co działo się wzdłuż kanału Raduni. Kanał Raduni, mam nadzieję, że wiecie, że coś takiego w Gdańsku istnieje. Kanał Raduni swój bieg rozpoczyna w okolicach Pruszcza Gdańskiego, koło Juszkowa. Tam z rzeki Raduni został poprowadzony aż do Gdańska. Płynie sobie tutaj przez Gdańsk i uchodzi do rzeki Mokławy naprzeciwko mniej więcej Filharmonii. Ma długość 14 km. I na swojej długości ma spadek wody około 2 metrów, czyli startuje z wyższego poziomu i spływa do Mokławy do dołu. Czyli na długości 14 km ten spadek to jest 2 metry. Ale to w zupełności wystarczyło, żeby napędzać młyny, kuźnie, papiernie, druciarnie, folusze, czyli zakłady produkujące sukno. Budowę kanału Raduni nakazali krzyżacy w XIV wieku i jego budowę rozpoczęto w 1338 roku. Pokażę Wam na mapie mniej więcej, jak on przepływa przez Gdańsk. Zobaczcie sobie, to jest plan Gdańska, tak, widzicie? I kanał Raduni płynie sobie wzdłuż traktu Świętego Wojciecha, wpływa tutaj pod Armii Krajowej, potem przepływa pod skrzyżowaniem Hucisko, czyli tam, gdzie mamy Urząd Miasta, tak? Zakręca, płynie przez Stare Miasto, znowu zakręca i mniej więcej koło Filharmonii wpada do Motławy, Motława do Martwej Wisły, Martwa Wisła do Zatoki Gdańskiej. My stoimy właśnie koło kanału Raduni. Tutaj przepływa kanał Raduni. Słuchajcie, idziemy cały czas wzdłuż kanału Raduni. Nad kanałem Raduni, jak mówiłam Wam, była zlokalizowana cała masa zakładów przemysłowych dawnego Gdańska. No i tutaj mamy przed sobą największy zakład przemysłowy Gdańska, a mianowicie tak zwany Wielki Młyn. Budowę tego młyna rozpoczęto w 1364 roku. I działał on nieprzerwanie aż do końca II wojny światowej, czyli do roku 1945. W 1945 roku w marcu Gdańsk został prawie całkowicie zniszczony. Po wojnie młyn wprawdzie odbudowano, ale już nie służył jako młyn, tylko ja pamiętam jeszcze, pani Ewa też pamięta, był tutaj Peweks.
Czyli można było za dolary, za bony kupić gumę te gumy Donaldy, Coca-Colę w puszkach i temu podobne rzeczy. Dzisiaj w każdym sklepie to możecie dostać, a wtedy trzeba było mieć dolary, żeby kupić. Donaldów nie kupisz. A Donaldów nie ma, faktycznie, masz rację. O, to byśmy lepiej mieli. Znajdujemy się na ulicy Katarzynki. Ulica Katarzynki bierze swoją nazwę oczywiście od kościoła świętej Katarzyny. Kościół świętej Katarzyny to najstarsza świątynia tutaj na Starym Mieście. Świątynia Farna, czyli ta najważniejsza, kościół parafialny Starego Miasta. Jego początki to najprawdopodobniej rok 1227. Kościół świętej Katarzyny ma trzecią co do wysokości wieżę w Gdańsku. Dwie wyższe to oczywiście Kościoła Mariackiego i Ratusza Głównomiejskiego, natomiast wieża Kościoła świętej Katarzyny ma 76 metrów i jest zwieńczona przepięknym hełmem, hełmem barokowym, bo sama bryła jest oczywiście gotycka, natomiast ten hełm barokowy został tutaj w XVII wieku wykonany przez brata Abrahama van den Blocka, a mianowicie przez Jakuba van den Blocka. W tym kościele, który w XVI wieku stał się kościołem luterańskim, został pochowany Jan Heweliusz, jego kochana żona Elżbieta Kopman, no i synek, który zmarł we wczesnym dzieciństwie, nie dożywszy roczku. Także jest tam tablica poświęcona, można wejść i zobaczyć. Ale on go od całego dzieciństwa interesowały gwiazdy, przez to poślubił się z dziewczyną, która też to w końcu jako jego druga żona, też lubiła gwiazdy i został astronomem. Super. Super, brawo. Stoimy koło pomnika Jana Heweliusza, który został tutaj postawiony w 2006 roku, autorstwa pana Szczypki. Jan Heweliusz patrzy tutaj na piękną ścianę, na której została przedstawiona grafika z jego pracy Machina Coelestis. Tutaj mamy przeróżne gwiazdozbiory. Praca ta została wykonana taką metodą bardzo ciekawą, artystycznie. Tak, robił swoje maszyny. Zaraz mi pomożesz opowiadać o Heweliuszu, tylko skończę na temat tej grafiki. W ten sposób ją zrobiono, że najpierw wyobraźcie sobie, nałożono tynk o kolorze żółtym. Jak dobrze wysechł, to nałożono tynk o kolorze brązowym i potem wydrapując odpowiednio ten tynk brązowy, otrzymano właśnie ten wzór. Taka technika nazywa się skrafito. Ulica, która tutaj się znajduje, jest to ulica Elżbietańska i ona swoją nazwę bierze od kościoła świętej Elżbiety, w którym obecnie są właśnie palotyni. Któż to był święta Elżbieta? Święta Elżbieta Węgierska to jedna z głównych świętych, którym cześć oddawali krzyżacy. To jedna z głównych patronek jego zakonu. I jeżeli zobaczycie jakąś świętą, która trzyma chleb i ma róże, to możecie być pewni, że jest to przedstawienie świętej Elżbiety Węgierskiej. Świętych poznajemy po atrybutach, czyli po tym, co trzymają. Na przykład święty Piotr co trzyma? Klucz do niebios. Oczywiście. A święty Paweł? Miecz. Święty Paweł z mieczem, święta Barbara z wieżą, święta Katarzyna z kołem, Antoni z lilią i tak dalej, i tak dalej. Także świętych poznajemy po atrybutach. Kiedyś kościoły romańskie były bardzo potężne, to potem już od Francuzów z końca XIII wieku wzięli pomysł ze stylem gotyckim, przez co kościół nadal miał tylko wieżę obronną, ale reszta jednak miała mniej masywną konstrukturę niż... Konstrukcję. Konstrukcję niż styl romański. Oczywiście, że tak. Bo w gotyku wynaleziono przypory i dzięki temu można było większe okna zastosować. Stoimy w tej chwili przed domem opatów perplińskich. To jest jedyny z nielicznych domów, jakie ocalały na Starym Mieście, w takiej formie, jak wyglądały kiedyś. Tutaj oczywiście obok niego znajdowały się podobne domy, tam dalej też, no ale to, co tutaj dzisiaj widzicie, to jest już powojenna odbudowa. Natomiast dom opatów perplińskich powstał w 1612 roku. Jego budowniczym był Abraham van den Blocke.
czyli brat Jakuba Vandenblocka, tego, który robił ten piękny hełm na kościele świętej Katarzyny, bo w ogóle było czterech braci: Abraham, Jakub, Daniel i Izaak. Daniel i Izaak byli malarzami, Jakub był cieślą, który robił wieźby dachowe, a Abraham był znakomitym architektem i rzeźbiarzem. On między innymi wykonał na przykład tak zwaną bramę złotą. Mówię tak zwaną, bo prawidłowa nazwa to brama długouliczna. A dlaczego on się tak nazywa? Dom Obotów Pelplińskich. Dla kogo ten dom był budowany, nie wiadomo. Dla Pelplińskich. Nie. Pierwszy właściciel, jaki został zapisany w księgach gdańskich, to Peter Henning. Natomiast w roku 1686 został ten dom zakupiony przez bogatego człowieka, który nazywał się Kazimierz Władysław Łoś. I on ten dom przekazał swojemu bratu Ludwikowi Aleksandrowi, który był opatem pelplińskim zakonu cystersów. Pelplin to takie miasteczko na południe od Gdańska, tam znajduje się zakon i klasztor cystersów. I właśnie opaci cysterscy tutaj w tym budynku urządzili zajazd, czyli takie miejsce, gdzie przyjeżdżali, tutaj mogli się zatrzymać, ale również wynajmowali pokoje innym ludziom. Jesteśmy ze szkoły sportowej 70 w Gdańsku. Bardzo nam się podobało, no i było ciekawie. I byśmy chcieli przyjść jeszcze raz. Ja zapamiętałam najbardziej z tą szkołą, ile jest filarów. No i podobało mi się bardzo to liczenie też. A ty, Bartek? No nie wiem, co mi się tak bardzo podobało i mało zapamiętałem, ale mi się bardzo. A ty? Mi się podoba taki styl tych różnych budynków.